witam się z wami w piąteczek. Zmierzam właśnie do pracy. Dzisiaj już nie mam mnie do czasu, także jest to dobrze. W ogóle tak się już dzisiaj później trochę ubrałam, bo poczułam piątek. Mają dzisiaj wpaść do nas Paulina i Grzesiek, tak mi się wydaje. Pytałam Andrzeja, chociaż nie jesteśmy chyba jakoś konkretnie umówieni. Więc chyba będziemy robić bao. Tak mi się coś kojarzy. A jeżeli chodzi o wczorajsze Lego, słuchajcie, to Andrzej miał po prostu dzień dziecka na fulla, w sensie takim, nie zaczął tego rozkładać, bo odkąd skończył pracę do godziny 19 cały czas grał na kierownicy, a potem marudził, że bolą go ręce. Jeszcze był u sąsiada, bo nasz sąsiad ma podobny sprzęt, ale właśnie podobny, a nie identyczny. I tam stwierdził, że kierownica, w sensie wiecie, lepsza kierownica chyba aż tyle nie robi, ale tam pedały gazu, hamulca, jakby miał fajniejsze, to by się nic nie stało. Więc jest opcja rozwoju na przyszłość, gdyby zaistniała taka potrzeba. No. No i właśnie, przez to, że Andrzej wczoraj tyle grał w formułę, no to Lego już nie wyciągnął, bo stwierdził, że chciałby je złożyć jednym ciągiem. A nie byłoby to możliwe, więc zostawimy to pewnie na niedzielę. Zmykam na tramwaj. Odezwę się później. Ja już w domu. A w zasadzie wróciłam do domu już jakiś czas temu. I spałam, ale nie wiem jak długo. Andrzej, jak długo spałam? 2 godziny? No. Wyglądam jak fanka Popka normalnie. Zrobiło mi się taki odgniot, jak... Nie, no komicznie to wygląda. No. Ale muszę pochwalić mojego kochanego Andrzejka, bo on tak dzielnie walczył i przygotował jedzonko sam tak naprawdę. Właśnie teraz kończy. Pewnie mu pomogę tylko z rozwałkowaniem tego bao, o ile będzie potrzeba. Ale patrzcie, już tutaj jest pięknie przygotowana cebulka, dymka, to jest tak, prawda? Tutaj papryczka chili, tutaj orzeszki, bo musi być coś krótkiego. I jest też kolendra. Tutaj się robi farsz. No, a tutaj jest ciasto na bao. Także już jesteśmy na finiszu. Andrzej, trudno się to robiło samemu? Nie, bo to wszystko rzucasz do termomiksu, nie? Mądry garnek nie jest zły. Dzień dobry, witajcie. Zaczynamy kolejny dzień. Słuchajcie, jestem umówiona z Julią i miałam wrażenie, że jestem spóźniona. Ale sprawdzałam tramwaj i nie jest tak źle. Jak mogliście zobaczyć, wczoraj robiliśmy bao. Ale muszę wam powiedzieć, że gdybym miała się ocenić jako pani domu, to wczoraj zasłużyłam na 3 na 10. Bo co prawda Andrzej przygotował bao. Ja pomogłam mu rozwałkować ciasto. Nasi goście by się najedli u nas, a taki był plan. Ale z drugiej strony muszę wam powiedzieć, że mimo, że zrobiłam sobie tą drzemkę, to mimo wszystko byłam bardzo zmęczona. Chociaż na początku po przebudzeniu wydawało mi się, że wcale nie, że właśnie, że ta drzemka mi pomogła. Jestem taka znowu, wiecie, rzeźka. Ale niestety mam wrażenie, że byłam wczoraj bardzo nietowarzyska. Właśnie z tego zmęczenia. Więc tak o. Właśnie takie 3 na 10 bym sobie dała, jeżeli chodzi o wczorajszy wieczór. Dajcie znać, czy wy coś swoim kochanym mężom, którzy, no właśnie, czasem są jak nasze dzieci, też robicie prezenty z okazji Dnia Dziecka. The next day. Dzień dobry, witam się z wami z Arkady. Jestem w towarzystwie przepięknej Juleczki. Mam nadzieję, że ją dobrze widzicie, bo tak celuję na ślepo troszeczkę. Przyszłyśmy
do Arkadii, bo umówiłyśmy się do kina. Idziemy na drugą część Book Club. Julia nie widziała pierwszej. Ja widziałam, mi się bardzo podobało. Mam nadzieję, że druga część się Julii też spodoba. Jest tutaj Witaj Cafe i patrzcie, co kupiłam! Pączki pistacjowe, dwa oczywiście, no bo jeden mi nie wystarczy. Ale żeby nie było, że jestem okropną żoną, wzięłam też pączki dla mojego Andrzeja. Wzięłam jaki? Białą czekoladę i słony karmel, także mam nadzieję, że mu podejdą. Oczywiście przed kinem trzeba coś zjeść, także zaraz wyjedzie Subway. Siedzimy strasznie blisko tego placu zabaw dla dzieci. Jest trochę głośno, ale to nie szkodzi, bo jest przepiękne słoneczko. Właśnie chciałabym się nagrać z trochę innej strony, ale mnie aż prześwietla. Także tak, bierzemy się za jedzenie. Julia jeszcze czeka, bo zamówiła w Tajwoku. Tak, no. Także szama, a potem kino. Ja już z powrotem w domku. Andrzej mi odebrał z galerii, bo akurat wracał od rodziców, w sensie nie, żeby miał po drodze, musiał specjalnie jechać. Ale tak się złożyło, że akurat my kończyłyśmy nasze spotkanie, a Andrzej też już się robił wolny, więc podjechał. Powiem wam, że film mi się bardzo podobał. Book Club, rozdział drugi. Taka przyjemna, lekka historia, taka naprawdę ideolo do tego, żeby sobie w weekendzik przy niej pochillować. Takie filmy to zupełnie nie klimaty Julki, ale mówisz, cieszę się, że obejrzała, bo zazwyczaj ogląda jakieś dramaty i tak dalej, więc miło było obejrzeć coś troszeczkę bardziej wesołego. No i Julka właśnie mówiła mi, że zachwycała się Małą Syrenką. No, też się na pewno wybiorę, słuchajcie, no bo uwielbiam bajki Disneya, więc na pewno się wybiorę na ekranizację. Natomiast taka jestem sceptycznie chyba nastawiona, bo jak się ogląda ten zwiastun, to on nie jest taki zły, ale mam takie wrażenie, że momentami te kadry są po prostu brzydkie. I wczoraj oglądaliśmy taki film, który rozkładał obraz na czynniki pierwsze i widać, że jest tam bardzo mało kolorów, w sensie taka dosyć ciemne są barwy tego filmu i może przez to mi się to do końca nie podoba, bo wiecie, mam zakorzenioną tą bajkę jako coś takiego bardzo kolorowego. Nie wiem, zobaczymy. Julia była na wersji z napisami. Ja chyba chciałabym iść na dubbing. Tak sobie myślę. Albo może bym poszła tak i tak, żeby sobie porównać. Bo szczerze mówiąc, jak słucham, o Boże, Naprawdę Chcę, tak? Czyli tej tytułowej piosenki w wersji angielskiej, to mi się do końca nie podoba to, jak ta dziewczyna to śpiewa. W sensie, nie mówię, że to jest brzydkie, absolutnie nie. Tylko po prostu mi to nie siada. Bardziej mi się podoba nasza polska wersja w wykonaniu Sary James. Więc tak. Więc to musiałabym przemyśleć. Andrzej, widzę, że sobie dłubiesz w oku. Drapie. No. Alergia. Ale ostrożnie, bo potem boli. I swędzi jeszcze bardziej. No, tak. Dłub dalej. Nic się tu nie ukryje. No, także tak, na Małą Syrenkę trzeba iść. Musimy też iść na Strażników Galaktyki, ale muszę sobie przypomnieć poprzedniej części. Koniecznie na Fast and Furious. Tak, na Fast and Furious. I w ogóle Transformersi też już będą wchodzić do kina. I Spider-Man nowy. 9. No w ogóle, słuchajcie, miałam wrażenie, że ostatnio w tym kinie się za dużo nie działo. Nie było nic fajnego. Andrzeju! Tak. Swędzi. Nie było nic fajnego, a teraz masa filmów wchodzi, więc pewnie będziemy teraz często w kinie. Ale tak, no byłam, tak podsumowując, byłam na tym Book Club i było fajnie. No, Julka mnie namawia na to, żebyś na Małą Syrenkę, ja na pewno na nią pójdę, tylko nie wiem właśnie w jakiej wersji, czy w wersji angielskiej z napisami, czy w wersji polskiej jakby dubbingowanej. Myślę, że wolałabym w przypadku bajki dubbing. Tym bardziej, że tak jak mówię, te wykonania tych piosenek w... Jak się nazywa ta aktorka? Hailey Bailey. Coś tam, tak. Brzmi jak Harry Berry, ale to nie tak. nie siadło mi to. Kolorystyka tego filmu tak trochę też do końca mnie nie przekonuje. Nie przeszkadza mi, że główna aktorka jest ciemnoskóra, natomiast nie podoba mi się to, że nie ma stricte czerwonych włosów. A Arielka miała czerwone włosy i szkoda, że tego nie zachowali. No, ale cóż. Dobra, koniec gadania. Wypowiem się może, jak już wrócę. Zobaczymy, czy będzie mi się podobało. A teraz bierzemy się za jedzenie pączków, które kupiłam wcześniej. Patrzcie, co dostałam od Andrzejka. W zasadzie Andrzejek mi to tylko dostarczył.
to od rodziców taki gifcik na dzień dziecka, słuchajcie. O, Andrzej, a może zamiast na spacer to złożymy twoje Lego? Ale może też na spacer i złożyć Lego. Mam ponczura. Podgrzałam go sobie troszeczkę. Oczywiście w środku powinna być pistacja. Boże. Normalnie powiem wam, że nie jestem fanką pączków na tyle, żeby kupować je w dzień inny niż tłusty czwartek. O Boże, zobaczcie go. Czyż to nie piękny widok? O Boże, pociekło mu. Dobra. Zakładam kamerę i jem. Okazuje się, słuchajcie, że małą syrenkę zobaczymy szybciej niż przypuszczałam. Jakoś tak rzuciłam hasło Andrzej, może idziemy do kina i Andrzej jako, jak to zwykle kochany mąż się zgodził. Tak było? Ze świecą takiego szukać, jestem wymierającym gatunkiem. No, 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 uważaj co mówisz, żebyś faktycznie nie wymarł. No, ale jak klikałam bilety, słuchajcie, w ogóle nie wiedziałam, ale jest też wersja 3D. Ale ja nie lubię za bardzo tak do końca tego 3D, więc idziemy na normalny seans 2D i klikłam jednak, że chcę ten dubbing. Także idziemy właśnie o 19.15, czyli za 3 minuty zaczyna się w galerii Mokotów. Może któregoś dnia spróbuję sobie iść na tą wersję z napisami. Tak wiecie, chociaż na chwilę sobie do kina wejdę, mając kartę Unlimited, ten bilet i tak mi jakby wiecie, nie kosztuje dodatkowo nic, więc można tak wejść i wyjść, po prostu sprawdzić jak to brzmi. Ale bajeczki to ja jednak wolę z dubbingiem, chociaż normalnie wiecie, filmów z dubbingiem nie lubię oglądać, jakby napisy zdecydowanie wybieramy zawsze. Jednak no właśnie, ta zasada nie dotyczy bajek. Myślałam, że pójdę po truskawki jeszcze przed kinem szybko, a jaka tam jest kolejka? No i nie pójdę. No. Smuteczek. No trudno. Dobra. Zmykamy. I wrócę do was po seansie. Zweryfikujemy te moje odczucia. Ten film był paskudnie zły. Nie ma co za dużo komentować. Ale wyciągnijmy pozytywne elementy z niego. Bardzo mi się podobał krab i ten głuptak. To było spoko. I jak śpiewali, i tak jak był element humorystyczny, to był naprawdę spoko. I tutaj kończą się pozytywne aspekty tego filmu. Reszta pasowała, powiedzmy tak, gra aktorska była wyporna. Nie wyborna, a wyporna, bo to były drewna. O Boże, Andrzeju. Gra tak? Słowna, tak. Już. No dobra, więc muszę tak z góry, słuchajcie, bo no już jest... Po 22, więc jest trochę ciemno i tak, wiecie, siedzę z ryjem w stronę światła. I ja może więcej rzeczy powiem. Może tak, zacznę od tego, że chyba nie do końca pamiętałam tą taką starą wersję Arielki. Dlatego, że moja ulubiona bajka z dzieciństwa, z tych starych bajek, no to jednak był Kopciuszek. No i to była taka, wiecie, bajka, którą, że tak powiem, gwałciłam oglądając ją w kółko i w kółko. I uważam, że filmowa, taka aktorska adaptacja Kopciuszka z 2015 roku jest świetna, jest naprawdę świetna i chyba na taki poziom liczyłam też idąc na tą syrenkę, a muszę ze smutkiem stwierdzić, że mi się nie podobało, co jest trochę dziwne, bo bajki mi się podobają zawsze. A jeżeli chodzi o te kolory, może było trochę ciemno, może mogło być jaśniej, jak się oglądało całość, to aż tak mnie to nie raziło w oczy. Nie chcę wchodzić jakby w temat koloru skóry tej aktorki, bo jakby nie ma to znaczenia w kontekście filmu. Pewnie miało to wywołać jakieś kontrowersje i tak dalej i jakby nie chcę o tym debatować. Abstrahując już od tego, jaki kolor ma ta pani, jej gra aktorska, no myślę, że była mocno przeciętna. Tego Eryka też nie najlepsze.
No, taki strasznie mdły był ten Eryk. W ogóle taki... No, mam wrażenie ogólnie, że cała ta bajka, cały ten film wyszedł po prostu taki niejaki. Tak... Piosenki ładne, ale najbardziej mi się, mówię znowu, najbardziej mi się podobały tylko momentami te... Momentami bym powiedziała, że żenująco było. No. Żenująco, no. Więc czyli tak. dosięgnęli poziomu głębin. Kurczę, no zobacz, na IMDb masz 7,2 na 10, 60 tysięcy głosów. To ludziom to się podoba. No dobra, no to może idźcie na ten film i może on jest ekstra... Nam się po prostu nie podobał. Coś nam nie zagrało. Oj, mi się podobała jak tego, ta Melissa McCarthy zagrała Ursulę. Całkiem, znaczy na początku, bo to na końcu było paskudnie złe, tak, ale no. Na początku było ekstra fajnie to zagrała. Ale brzydko miała charakteryzację. No i ja w sumie to tyle. Szału na mnie to nie zrobiło, oceny w sumie nie są takie złe. Siódmeczka. Przy tylu ocenach to dobrze. Dałbym 2. Ja bym dała 3. No. I tym pozytywnym akcentem zakończymy ten dzień. Pamiętajcie, mała syrenka to ból. Ból, ból, ból. Idziemy spać, widzimy się rano. Pewnie będziemy składać Lego. U tak.